czwartek, 29 listopada, odbędzie się druga sesja Rady Miasta. Podczas tego posiedzenia radni wybiorą wiceprzewodniczących. Jedną osobę z Klubu Prawa i Sprawiedliwości i jedną z Kołobrzeskich Razem. Nie chcemy postępować tak jak czy w Radzie Powiatu, czy w Sejmiku, gdzie jedna siła polityczna zdominowała wszystko. W naszym przypadku zaproszenie do pracy w prezydium jest dla wszystkich klubów. Podobnie jak do pracy w komisjach, a dokładniej w przewodniczeniu poszczególnym komisjom, których w nowej Radzie będzie 9. Jesteśmy skłonni zaproponować, żeby Kołobrzescy Razem też przewodniczyli którejś z komisji. Jednej, dwóch, zobaczymy. W mojej ocenie te kluczowe komisje powinny być w rękach klubu opozycyjnych, dlatego że my realnie zapowiadamy kontrolowanie władzy. A kluczowe komisje, których przewodniczącymi nie zostaną radni Kołobrzeskich Razem, to na przykład komisja rewizyjna czy budżetowo-gospodarcza. Przewodniczących komisji wybierzemy już na posiedzeniach, na posiedzeniu rady. Nie spływają do mnie jeszcze żadne propozycje, jeżeli chodzi o nazwiska osób, które mogłyby pełnić funkcję przewodniczących komisji. Jest też propozycja, by same komisje nieco ograniczyć, liczbowo. Im większe komisje, tym trudniej było w ostatniej kadencji zbierać kworum takich komisji. Apelujemy do tego, żeby radni się i członkowie klubów tak zastanowili się i zaplanowali swoją pracę w tylu komisjach i w taki sposób, żeby nie zakłócać pracy komisji, tym bardziej, że w najbliższym czasie czeka nas bardzo ważna i bardzo intensywna praca nad budżetem miasta. Na najbliższej sesji radni zajmą się finansami, ale głównie prezydent Anny Mieczkowskiej. Będą ustalać wysokość jej wynagrodzenia. Po zmianie przepisów to wynagrodzenie jest niższe niż wynagrodzenie prezydenta Janusza Gromka o prawie 2000 zł. Nie chcę iść śladem Wiolety Dymeckiej. Proponuję wynagrodzenie dla prezydent Anny Mieczkowskiej w najwyższej możliwej kwocie, jaką dopuszczają przepisy obecnie. To jest 10 620 zł brutto. Jacek Woźniak podczas dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział kolejny raz chęć współpracy ze wszystkimi radnymi. Propozycje, o których mówił dzisiaj, mają być na to dowodem.